Zrobię do początku, płacą wam za to, a tym ludziom zabierają ostatnie pieniądze. Wy, którzy pracujecie za telewizję publiczną, szanujemy was jako ludzi, ale nie to, że dajecie się sprzedawać za grosiki, za jałmużnę, którą wam dają. Naprawdę, pyta.pl, okej, ale to, co robicie dla telewizji publicznej, jest poniżej jakiejkolwiek godności dla nas wszystkich. Ja pana lubię, fajnie się pan ubiera, jest pan, gdybym ja się tak ubrał jak pan, to by powiedzieli, że jestem zielonym ludzikiem Putina, a pan dzisiaj jest zielonym ludzikiem Putina i my pana tutaj nie chcemy. Będzie, to ja rozrzucę. Thank you.
Dziś protestujemy pod hasłem Nie damy się okradać. Rząd stworzył sytuację, że my, zwykli pracujący ludzie, mamy tracić na kryzysie, który wywołali politycy. Nie ma na to naszej zgody. Widzimy, gdy rząd każe nam zaciskać pasa, a sam pławi się w luksusach. Politycy przyznali sobie podwyżki nawet o 60%. Prezydent zarabia dziś 13,5 tysiąca więcej niż rok temu, poseł 4,5 tysiąca. Zarobił 1 000 000 złotych, ale było mu mało, przyznał sobie premier w wysokości 600 tysięcy złotych. Premier Mateusz Morawiecki przed kryzysem zabezpieczył się. Kupił od kościoła działkę za bezcen, a także obligacje. Coś się tak cicho! Oni nas muszą słyszeć! Już stąd! Coś się tak cicho! Morawiecki musi siedzieć! Morawiecki musi siedzieć! A co robić? Musi wisieć! Wygasza Polskę. Mówimy wprost. PiS nas zdradził.